Hej, masz ograniczony budżet na gry komputerowe? A może jakiś sprzęcik chcesz sobie kupić? Nie ma problemu. Wbij teraz na G2A i przejrzyj ich rozległą ofertę. Bardzo dużo promocji i najtańsze ceny. Link znajduje się w opisie. Dobrodziej! Witam was bardzo serdecznie oczywiście w kolejnym Turbo Gameplayu z Dobrodziejem. Mieliśmy już symulator rosyjskiego celnika, mieliśmy symulator właściciela kafejki internetowej, mieliśmy symulator kucharza, mieliśmy nawet symulator lombardziarza amerykańskiego, a dzisiaj przyszedł czas na absolutną kwintesencję symulatorów, mianowicie gra, która będzie symulacją mnie samego. Streamer Life Simulator, czyli symulator życia streamera. Jestem pewien, jestem w 100% pewien, ponieważ gra pochodzi od tych samych twórców jak Border Officer. Jeśli nie oglądaliście, to poszukajcie sobie na kanale. I jestem pewien, że twórcy tą grę odwzorowali w 100% do rzeczywistości. I tutaj nawet nie będę musiał nic mówić, tylko po prostu będę sobą. Będę streamerem i będę wam pokazywał tak od zaplecza, jak to wszystko wygląda. Także rozpoczynamy. Pamiętajcie, że zostawić łapeczkę w górę, bo to pierwszy odcinek z tej serii, jeśli chcecie więcej, szybciej, mocniej i tak dalej. Turbo Gameplay z Dobrodziejem, z wybuchami i ze streamerskim życiem, to wiecie co robić. No komentarz, subskrypcja, te klimaty. A także, jeśli chcecie więcej Streamers Live, to możecie Streamers Live sobie na zdjęciach pooglądać na moim Instagramie. The Real Captain Poland wbijacie w tej chwili, wyszukujecie na Instagramku albo po prostu macie link w opisie, jeśli chcecie. Aż się kurde zaplułem z wrażenia normalnie. Tak dawno nie nagrywałem Turbo Gameplay z Dobrodziejem, że nie jestem przyzwyczajony do tego morderczego tempa. Rozpoczniemy sobie oczywiście nowa giereczka. Musimy stworzyć dobrodzieja w grze, która jest symulatorem streamera. Dobrze, doskonale. Może nie będę aż tak przystojny jak w prawdziwym życiu, aż tak skromność, ale spróbujemy tutaj maksymalnie odwzorować mnie w świecie wirtualnego streamingu. No, taki może być. Usta. Szkoda, że można, tu nie ma opcji polski nos. Wiecie, na czym polega polski nos? Polski nos to działa tak, że nie dość, że jest wielki, to jeszcze działa jak dioda. Jak sobie wypijesz, to od razu zmienia się w taką czerwoną, jak Rudolf po prostu czerwonosy, czerwoną diodę. To ja mam bardzo taki polski nos. Oj, nie, no to jeden do jeden po prostu ten nohal. Dobra, czyli już głowę mam, a mogę jakieś włosy dodać albo co? Kolor skóry? Co jest? Nie, no tutaj ja tu szanuję, widać, że to jest poprawna politycznie gra. Wyczuwam duże wyświetlenia w tak poprawnej politycznej grze, gdzie jeśli chcesz, jeśli się czujesz, to możesz mieć nawet czerwoną skórę, niebieską skórę, zieloną skórę. Rozmiar dzwonka, czy to jest penis? A nie, to jest bzuch. No nie, no bebzul to wiadomo, piersi to nie, klata zapadnięta, bo wiadomo, nie ćwiczy się. Wysoki też jestem, 1,86 m wzrostu, to myślę, że będzie spoko, więc 0,7 na liczniku, wiadomo. Grubość szyi. O, przedramiona też mam długie, bo takie, no taki po prostu jestem, taki się urodziłem, taki mnie Pan Bóg stworzył. O, kurwa, miednicę jakbym miał, nie wiem, dzieciaki komuś rodzić. Nie, no chyba klasyczna, biała żonobijka, a jak? No, doskonale. Włosy. Za parę lat tak będę wyglądał, więc możemy powiedzieć, że to jest może taki symulator streamera dobrodzieja z przyszłości, niech będzie. Tutaj jedziemy z tym koksem. Różowe włosy, znaczy ten, fioletowe włosy to ja może kiedyś se pofarbuję, jak wbiję wreszcie 500 patronów na Facebooku, na streamach. Jeśli ktoś jeszcze nie ogląda streamów, to zapraszam, link znajduje się w opisie, albo wbijcie po prostu na Facebooka i ten, i zafollowujcie tam. No dobra, niech będzie taka. No i to jest chłop. Nie no, takie buciory. Ja lubię takie lekkie buciory, bo wtedy nogi mają czym oddychać. Mi się wydaje, że co jak co, ale za jakieś 5-10 lat będę dokładnie tak wyglądał. Jeśli się nie zgadzacie z tym, możecie napisać w komentarzu, ale ja uważam, że twórcy tutaj stworzyli bardzo, bardzo, bardzo dobry kreator postaci, który pozwolił mi jeden do jeden odwzorować siebie z przyszłości. O! U, psa mam! Okej. Okay. Budzimy się. Początek zupełnie jak w Border Officer. Piesio! Mapa wygląda zupełnie trochę jak Border Officer, nie? Tutaj była praca chyba? To jest chyba z tego, co widzę, tak geograficznie odwzorowane. Aktualna waga, ty! Skąd wiedzieli? Ja tyle ważę, 84 kilo. Ten alarm to trzeba zmienić. Tutaj mamy pytanie. Porozmawiaj z Mossy, umieść części komputerowe w bagażniku samochodu, idź do domu. A, to ja nie jestem u siebie? Colt, pies Mossy. Jaki fajny, czyli to nie jest mój piesek?
Ja bym chciała mieć swojego psa, no kurde. O, piękne obrazy. Sobie to lepiej by to wyglądało w moim studiu. O wiele lepiej by to w moim studiu wyglądało, jakbym miał właśnie takie obrazy, a nie tam jakieś takie, kurde, nudne, jakiś Tyrion Lannister w ogóle. Po co to komu? I drink and I know things. No nie wiem, no bez sensu w ogóle. Kim ty jesteś, gościu? Ty, on... Broń ma. Strzały z broni palnej? To miejsce. Nie pamiętasz, cholera? Co za noc? A, to niewiele się zmieniło w takim razie. Co się stało? No, jakiś srogi melanż tutaj był z tym, z ziomeczkiem. O broń nawet nie będę pytał, po prostu będę ignorował to. W Zabrzu to, jak wiadomo, niedawno wprowadzili, jakieś 3 lata temu, a akcja tej gry dzieje się 5 lat do przodu w moim życiu, więc wiadomo, że ten, w Zabrzu zalegalizowano broń, a my do domu musimy się dostać, okej. Okay. No to srogi melanż był tutaj z Mosiu? Tej, ale czyli co, on nam kupił komputer? Legendary monitor? Zarus mainboard? Simple mouse? Old case? MTX 950? O, to chyba jakiś Zadeon! O, tak, to dobre tutaj. I3 z Intel A1, i3 Core Very Good procesor. Samsung 03? To jest nasze... Oj, nasze auto, wreszcie się samochodu dorobiłem. Czaty, kurde, jak dobrze. Kurde, jak pewnie przywalę w jakieś drzewo albo coś takiego, to... No, coś czuję, że może być ciężko jeszcze, kurde, na kacu jestem, bo po imprezie pewne rzeczy się nie zmieniają, widzę. Praca streamera, wreszcie udało mi się po wielu latach streamowania przejść na pełny etat. Co prawda, że musiałem się do Zabrze przeprowadzić, ale jest. Na pełny etat, no nie będzie łatwo, no ale i tak już żyję w dobrobycie, większym dobrobycie niż teraz w Cardiff, bo mam własny samochód, mam przyjaciela, czego nie można powiedzieć teraz i jest dobrze, i komputer nawet nam kupił. To jest prawdziwy przyjaciel, który kupuje ci komputer. Dobra, wszystko załadowałem. O! No i to jest chyba jakiś stary Polonez, kurde. Ło, ten dach, to jest to. No tutaj widzę, że jest moc. O, dobra, hamulec był zaciągnięty. Dobra, no, jedziemy. Jedziemy, jak tutaj ten, może jakoś ten wycieraczki odpalić albo co? Pyk, 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 pyk. Kurde, jak on łapami kręci. Jak ja Hołowczyc chyba. Nie, no tutaj widzę, że też dobry propsy dla twórców, bo sterowanie pojazdem niczym w GTA 6, które już wyszło 2 lata temu. Nie wiem, czy wiecie, za 3 lata jak to oglądacie, to wychodzi GTA 6. Hamulec! Hamuj! O, si... Wow! Co jest? Policja we mnie wjechała. Nie, no to jest Zabrze jak nic, ja znam te okolice, no. Niech jakiś w komentarzu napisze jakiś widz Zabrza. Przecież to jest 1:1 Zabrze. Okej. Okay. Jakiś ziom. Nie no. O, nasz dom. Poster tutaj mamy. Dawaj, tu se powiesimy go. Czekaj, gdzie my? Tu jakieś studio musimy gdzieś zrobić. Wow, łóżko wywalone. Co tu się porobiło? Studio, zaraz tutaj jakieś to se zrobimy. W ten sposób. Jest przejście, tak, to będzie nasze studio. To będzie nasze wspaniałe studio. Jest, plastikowe krzesło, jak prawdziwy streamer. Skromne są nasze początki. Nasze, własna nieruchomość w Zabrzu. Kupiłem ją za jedyne 14 zł. No. Kurde, łażą tu ci Zabrzanie, trochę się stresuje, że zaraz tu wejdzie któryś i mnie okradnie, nie? Tutaj ten, myszka. Komputer, proszę bardzo. A, w ten sposób, okej. Okay. Symulator składania PC-ta. No, ta gra jest tak rozbudowana, że wam mózg to po prostu rozwali. CPU, SSD, display card, no, mogę mi dać. Ale będzie, kurde, ale będzie streaming robiony. Tu takie dymy będziemy robić. W sumie to przestrzeń mniej więcej taka sama jak u mnie w szafie w tej chwili, także... Dom, pizza, Zuber, kierowca taksówki, zadanie dostawy, kasjer, kelner, cholera wie co to jest. Sklep zoologiczny, o, będziemy mogli sobie tego. I klub też jest, no, kolego, no, musimy się tam przyjechać za chwilę, bo w sumie jestem bardzo głodny. A nie ma tu żadnego sklepu na pewno? Tutaj, kurde, Baba Tunde grał kiedyś w Górniku Zabrze, ale wiadomo, klub został rozwiązany, bo nikomu się nie chciało. To chyba jakieś lokalne ten, dzieła sztuki, co? Musimy pojechać po jakieś żarcie, bo inaczej to ja tutaj wykorkuję. Kurde, zaparowały mi drzwi, nic nie widać. Jak to w ogóle wyczyścić? Kurde, paliwa też mi zaczyna brakować. O cholera, kurwa. Ja pierdolę. Wow! O cholera! Ta, myślałem, że może być taki problem, ale spokojnie, mamy aplikację, tu zaraz wzywamy pana, ten, obróć samochód z powrotem do normy. 60 parę metrów, kupimy sobie dużo pizzy, toaleta, ciepło, o i żar, o. Kurde, ja chciałem żarcie kupić, a nie za pizzą jeździć, halo! Gdzie tu jest jakiś sklep? Ja tutaj chciałem żarcie kupić, a to pracę dostawcy pizzy, no ale mnie oszukali. To jest grane, to miasto jest, to jest jakieś szalone miasto.
Kurwa, zobacz co się dzieje. A, nikt w Zabrzu nie ma tego. Klub nocny, nie, jeszcze nie dzisiaj. Ej, tutaj nic nie ma, to jest tylko... Kurde bele. Tutaj też żarcie nie kupię. Jak ja zaraz z głodu uzdechnę, no? Ty, to jest chyba zoologiczny z tego co widzę. No, psie żarcie. Strzykawka dla psa. Dobrze, wydajemy całe swoje pieniądze. Tylko jakiego pieska sobie kupimy? 2350? Pada, nie stać mnie. Myślałem, że to schroisko jest. No nie, no bokser też drogi. Boksera bym chciał, boksery są tak fajne. Tutaj zobacz, autostrada jest zabrzańska. Zabrza do Doliny Górniczej prowadzi, z tego co się orientuję. Nie znam za bardzo tam geografii w Polsce, ale wiem, że tam Dolina Górnicza gdzieś była w okolicy Zabrza. I to jest, no, to jest chyba supermarket. To wygląda jak supermarket. Halo! Czy ktoś sprzedaje jedzenie w Zabrzu? O, dzień dobry. Kup pigułkę. What? Umieram. W dinerze nie ma jedzenia. Tu nie ma, nigdzie jedzenia. Kasjer to może być to w sumie. Może kasjer jest daleko. No kurde, i tak krążę bez sensu. Zamiast już odpalić streamka i zarabiać miliony z donate'ów, to ja tutaj jeżdżę i szukam jedzenia. Problemy typowego streamera. Dobra, to musi być tu. Słuchajcie, to musi być tu. Nie, to jest praca dorywcza. Ja już to widzę, że to jest praca dorywcza. To jest praca dorywcza, jak nic. Rozpocznij pracę kasjera. Nie, ja nie chcę pracować. Jedyne, czego mi brakuje, to jedzenie. Dobra, na szagę jedziemy. Nie ma co. Gorzej, jak tu jakieś jezioro jest. Tak, tu jest jakieś jezioro. Oj, nie, byczku. Muszę jeść. No, muszę jeść aż od tego gadania jego na temat tego, ile jak on jest głodny, to sam już zgłodniałem. Zaraz odcinek będę kończył, bo jeść mi się chce. Dobra, prrr. Hamuj! Hamuj! O, kurwa, wyhamował. Na szczęście, te polonezy są niezniszczalne, to... Żeby poloneza tutaj zniszczyć, to trzeba naprawdę się postarać. Czemu w dinerze nie mogę kupić jedzenia? Why? Trudno. Umrę szczęśliwym człowiekiem. Naciśnij, aby uruchomić komputer. O, proszę bardzo. Kurde, kiedyś to było. Witamy. Windows ten PX się odpala tutaj. Najpierw zasubskrybuj witrynę o nazwie Blender i poznaj klucz publikacji. Musisz pobrać program OPS. Możesz go pobrać ze strony o nazwie aplikacje. Możesz też zainstalować aplikację o nazwie Streamlab, aby zobaczyć darownicę i subskrypcję. Szybkość transmisji bitów należy ustawić na podstawie szybkości wysyłania. I'm a huge metal fan. Me too. Hehe, dobre, podoba mi się. Ja nie mam mikrofonu, no to jak ja będę? Jak ja będę nadawał? Chyba będę na początku to po prostu bez tego. Bez... Zornhub? Zornhub, coś się nie otwiera. Albo wolny internet mamy po prostu. Czy masz powyżej 18 lat? Tak. O! Kup 30 dodatkowych dni, aby kontynuować zabawę. Kup 7 dodatkowych dni, aby kontynuować zabawę. No dobra, niech będzie. Co do chuja? Oszukali mnie. What is this bullshit? Gdzie są cycki? Rozpocznij test. Słabo widzę te streamy, powiem wam szczerze. Foodshop. A ja jeździłem po... No, no debil. Kurde, przecież Zabrze to jest jedno z najbardziej technologicznie zaawansowanych miast w Polsce. Tamsu. Croissant. O, jest. Delicious. Dumpling bucket. O, to jest... Dokonaj płatności. Co? I to już mam? Mam to już w swoim tym? No nie mam tego. Może to, nie wiem, tu gdzieś przyszło? Halo? O! Dzień dobry? Halo? Uuu! Jest. Nie no, masakrycznie, ja jakiś lepszy internet potrzebuję, przecież ja tutaj nie będę prowadził mojego biznesu internetowego, jak ja nawet ten. Muszę czekać tyle czasu, żeby mi się strona główna Google otworzyła. Blender, dawaj. Zakładamy zaraz konto na Blenderze. Nickname. Dobrodziej. Dobrodziej. Możesz teraz się zalogować, okej. Okay. Czas trwania reklamy, pokaż reklamę. Zmień ikonę subskrybenta. Niech będzie... Dynamit. Sroga, dymiarnia... Z Zabrza. Wow! Ile tutaj Zord Knight, Summit 1B, Dr. Dis, Dr. Loop. Nie no, ja tutaj zaraz przejmujemy to. Przejmujemy to od razu. Dawaj, OPS, Steam pobieramy. Spotiry. Spotiry. Teraz ta, Steam. Kup. Counter Strike, The Mitchell 3, Cyberpunk 2066. Stać mnie, kurde, to ściąganie. O nie, to się będzie teraz ściągać? Mama mi 1 mega, więc podejrzewam, że no na 1 mega to co najwyżej w 480p możemy. Nie no, to musimy pierwszego tego. Pierwszy strumyk musimy tutaj odpalić. To może zrobimy Creative ASMR Just Chatting. Uruchom strumień. Potrzebujesz mikrofonu do uruchomienia? Nie, nawet pierwszego strumyka nie mogę odpalić. Ale szanuję, bo to oznacza, że ten symulator jest naprawdę, naprawdę odwzorowaniem tego, co czuje streamer w początkowych fazach swojej streamingowej kariery. Więc w następnym odcinku będziemy musieli się skupić na tym, aby odnaleźć prysznic i odnaleźć mikrofon. Znaczy, mikrofon pewnie trzeba kupić.
ale pewnie będziemy musieli zarobić pieniądze. Ciężkie życie dobrodzieja w Zabrzu, a jeśli chcecie więcej, no to wiecie, zostawcie komentarz, zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał i wbijajcie na mojego Instagrama TheRealCaptainPoland. O, dziękuję bardzo i do widzenia. Widzimy się z Facebooku, stary napierdala z łuku, streamy, te klimaty. Siema, cześć. Puu!